Jeszcze nie wstały te trawy po deszczu. Łaski swoich. No, jeszcze mamy konieczynkę. Już jest, cało się wyciągnęli. A, myślałem, że wyjdzie głębsze. Troszeczkę go wyprostowałem. Krzywy to nie, cię zaraz zakorzeni. No idealnie. No jeszcze mi trochę trzeba przynieść. Albo wiórków mu nasypiemy. Tak, zostawmy dołek i przysypiemy go. Chodź tu szczurku. Nawet cię nie polubią, to trudno. Pokochają się. A Edzio zadba o dogodne warunki drzewek, tak? Tak, będzie codziennie odczekiwała od nas. Przecież co ta pani mówi, co mówi pani o Edziu? O takim grzecznym małym piesku. Który szpawę wszystkie chodzi. No i daj to drzewko. Zostawimy tą na razie tą plakietkę, żeby... Tak, żeby z tą kwasowością nie przesadzić. Nie. I za tobą jest piach, właściwie pod tobą. Na korzenie, one to będą zabierały wodę. Później się i tak przedostaną, ale na razie nie. Bijemy. Wezmę patyczki, ogrodzę to. Podlej. No, budzi. To był ładny rozkład.
roślin. Ciekawe, wiesz, po jakimś czasie, po 2-3 latach pewnie. O, zobacz, ktoś już pokochał tą sadzonkę. To tu jest tak dużo słońca, nie? To fajnie. Znaczy jest dużo słońca, ale tu nie jest tak gorąco, bo też są, wiesz, drzewa. Tak. Ale fajnie sobie posadzić takie pierwsze drzewko, nie? Jabłonkę. Jabłonkę owocowe. To jest takie polskie bardzo, nie? Jabłonkę. Tak. Pierwsze owocowe. Bo nasze pierwsze drzewko to brzoza. Jabłonko, jabłonko, niech ci głaszcze słonko. Nelunia, chodź. Nagrywa się. Świetnie. Chodź, Nelinka, nie bój się. Leci krówka. Pójdzie. Jeszcze nie wiem. Ja chcę wymieszać na dzień. Nie, proszę. Idzie rzeźulek? Pomidory? No, te powiesimy. Wiesz, co jest mi potrzebne, kochanie? Woda. To trzeba najpierw zmoczyć. Wsiąknie, to dopiero posadzimy w to, bo wypłyną inaczej. Ja się podleję jeszcze raz, tak wiesz, leciutko po wierzchu, ale chodzi o to, żeby ta ziemia mokra się zrobiła.
sobie posadzimy też. Sadzałam po 3. I wtedy zostawiasz najsilniejszego. Wiesz? Najsilniejszego, a 2 kolejne trzeba albo rozsadzić, albo wyrzucić znowu. Zobacz, one te mają już kwiatki. Mhm. Zalążki kwiatów. Mhm. Otworzymy im okno, co? O, już posadziłaś sporo. Skwar tutaj, nie? Z jednej strony lidery z papryką, a z drugiej ogórki i inne warzywa. To by się na te pomidory nie gryzły z tym. Tak, tak. Na co? Tak. Czy ja się znam? No to zasadzę. Efekty pokazują, że się znasz. I pachną inaczej przede wszystkim. Zobacz. Weźmiemy po połowie, zobaczymy. Posadzimmy tu 3 kapusty i na dole. Mhm. Co? I no zobaczymy, tak, jak ten. Gdzie po się połowie. Lepiej to będzie. Pewnie. Na razie taki, wiesz, eksperymentalny, nie?
spora sobie trochę weźmiemy. Też podzielimy, co? Mhm. Na tym, co tu i na tym dół będziemy było. Eksperymentalnie zobaczymy, co będzie lepiej rosło. To jest sporo, wiesz? Sporo pora? Mhm. Musimy mieć przestrzeń trochę. Co tu może jeszcze zasadzić, bo to pójdzie do góry? Kiedy na tym drugim planie coś się dzieje, to mi się podoba. Mhm. Na razie trzeba będzie uważnie to podlewać, żeby nie przewrócić tego, bo wylezą korzenie. Jak się dobrze posadzi, to one wszystkie się powinny przyjąć z ich trochę. Jeszcze czerwona kapusta, prawdopodobnie tam to jest czerwoną kapustą, mm-hmm. A to jest kalarepa. On tak się układa w takie te. Prawdopodobnie tak jest. No mrówki mi jedzą. No. Ponoć w pewnej dawce jest ten kwas mrówczany zdrowy. Tak. Teraz będzie podlewanie, nie? Trochę tak. Trzeba kupić ten zbiornik na deszczówkę. Będzie kupić ziemię też trochę, wiesz? Jeszcze z dołu się nawiezie, tam jest jeszcze. Albo z dołu jeszcze dobrej ziemi, bo to nie będzie rosło na takie czyszcze. Splotło. Mhm. Zresztą byś poczekał trochę i po prostu już by się tak poplatło to, żeby się nie dało tego rozdzielić. O, ale ptaki przyleciały nisko. Dobra, to co jeszcze tu? Kapusty sobie gdzie sadzimy? Tak, żeby porówno było tutaj i na dół po trzy. Bo jeszcze wiesz co tego, pora, to wezmę tak, powciskam pomiędzy. Mhm. Bo to pójdzie wszystko do góry, a możemy na dole mieć pory. Wyglądasz jak z bukietem kwiatów. Ładny kadr znalazłem. Dobra, już jest gęsto. To idziemy na dół. Nie zgaduj, zgadula, co to jest. Niech zgadują. Już to za dużo nie można by się spalić, wiesz?
Następnym razem zaleję wodą, a na razie chciałam tak posypać, wiesz, pod każdą tą grządkę, a pod każdą roślinę, a później się to rozpuści w wodzie, te suche szczególnie. No to głównie te jeszcze wilgotne, to wiesz. Trochę tym nachodzę. Tutaj patyczek. Buraki już mamy. Teraz chodzimy na inne wody. To opuszczam? Mhm. Gdzie jest wiaderko tam? Tu jest taki wstrętny rysuneczek. Jest napisane co, to mi się nie mieściło, więc zmieniłam na nowe. Tak, tylko że w pewnym momencie już straciłam rachubek, numerek, ale na, tutaj, oprócz tego co jest pisane... A wymień proszę, co to było, to takie hieroglify fajne. Koperek, pietruszka, lubczyk, jarmuż, szpinak, sałata i szpinak dalej, marchewka, pietruszka, burak nać, a tu będą buraki cikłowe i buraki te długie, słodkie. A na końcu tu jeszcze jest rzodkiewka, nie napisałam. Czyli tu już wiem, jest rzodkiewka, tak? Tak. Jeszcze inna sałata, taka krucha, a tam jest groch pnący, groszek, taki pierwszy majowy. Wzdłuż ogrodzenia. I fasola, czy, tak? I fasola szparagowa. Hmm. No, ale wiesz co, tu zostawiłam sobie jeszcze pół grządki. To pójdzie seler i por. I chyba jeszcze przekopę, kawałek, to kapusta dosadzę tam, bo już nie ma miejsca. Rożek ładny. Tak, praktycznie, bo ja bym tego nie spamiętał. Ja też bym tego nie spamiętała, dlatego podobno to, żeby jak już zacznie puszczać, żeby mniej więcej wiedzieć, co je. Bo niektóre liski rozpoznasz, a niektóre są, wiesz. Tomatę, kapustę i kolerepki. Dwa rządki zostały. Powoli. Kropla drąży skałę i ziemię. Nawadnia. Poczekaj, ostrość złapie. Chwila. O, znów jakieś elementy. Z czerwoną. Co o tym myślisz? Pewnie.
To jest zdrowo. Masz tu sobie siąść. Bo ona tak, o, ona musi tak leżeć, nie? Jak ona bokiem była. Tym ananasem na dół. Ale serio to wygląda jak ananas. Mhm. Żeby tylko nie wpadło. Gdzie to może tam umieść sobie to? Gdzie uważasz? Obie baterii starczyło. Najwyżej wpadnę, to głęboko tu nie jest, nie? Nie, nie wpadniesz. O! Patrz jak równo. Idealnie, a to od dołu nasiąknie. No teraz już się nie oprze. Utonęło. No, to powinno tak wyglądać, tak by wyglądało. Co to jest? Nie wiem, jakiś groszek. Połamała tą gałę. Jak to już nie chodzi. Fajnie, jak się zakorzeni. Niech się przyjmie. To też można zapytać, czy to takie suche lubi, wiesz? To rosło to takim drzewem, to nie wiem, czy się tu przyjmie nas powołać.
No to co, na takim suchym zupełnie rosło, wiesz? No przecież najwyżej to porozsadza. No ważne, żeby się przyjęło po jednym egzemplarzu nawet. Nie wiem co to jest, trzeba to sprawdzić, ale ładno. Ciekaw jestem tego dzwoneczka. On bardzo ładny jest. Jak latarnia miejska wygląda. To może do ziół, do poletka z ziołami posadźmy dziurawce. No i kocanka znowu. Wiesz, to możemy bielice. Przed dom wziąć. Kocanka. Jest kocanka. To przed dom. To weźmy do góry już te zioła. Tego tą piętę na dół posadzimy, dobrze? Gdzie chcesz tego kwiatka? O, to od ciebie zależy. Czika. Gdzie mu dobrze będzie? Tu go posadzimy, wiesz, u obronę. Dobra, czekaj, ma głęboko korzenie. Jest mocniej tu piaskownica. Mięta, mięta. Melisa i tymianek. A tą rzecz nam przeniesiemy nad rzekę. Ten kawałek. Nie, to nie już będzie, ale kawałek się dało wyciągnąć. To jest ta sama melisa, bo są dwie, cytrynowa, znaczy jest kilka odgrodnia, to samo jak tego. No. Tu ją posadzimy. Nic, na razie tyle. To jeszcze bazylię, ale muszę rozsad zrobić. A tą lebiotkę nie zasadziłam. Już? Tak. Tam na końcu z szamak co? Do zabawy. Proszę bardzo. No.